Czesława Langa, proszę o to, żeby jeszcze przez chwilę został na scenie. Chcę wam przedstawić wyjątkowego człowieka. Kolarza. Trzykrotnego zwycięzcę wyścigu Tour de Pologne. Pan Marian Więckowski. To był rok 1954, 55 i 56. Tu jest drugi wybitny kolarz, Czesław Lang, wicemistrz olimpijski, mnóstwo zwycięstw w peletonie amatorskim i zawodowym. No i teraz jeden wielki kolarz chciałby drugiemu kolarzowi podziękować za wkład w rozwój kolarstwa w Polsce. Panie Marianie. Halo, proszę Państwa, Czesław Lang dla kolarstwa polskiego oddał serce. I to nie zawsze jest doceniane. On wszystko przez ciężką pracę. Do wszystkiego dochodził. W związku z tym były organizowane wyścigi w Krakowie o złoty pierścień Krakowa. A ja ustanowiłem złoty pierścień dla Czesława Langa. Dziękuję bardzo. Marian Więckowski, trzykrotne zwycięstwo wyścigu Tour de Pologne. Dziękuję Marianku. Marian był moim pierwszym trenerem, pamiętam, miałem chyba 14 lat, wyjechaliśmy razem do Austrii. No i tak się zaczęła nasza przyjaźń przez wiele, wiele lat. Do tej pory jest to wielki wychowawca, on w ogóle nie widzi życia bez kolarstwa. Tutaj wspólnie z wnuczką swoją, Agatą, organizują Nutella Mini Tour de Pologne. On jest szczęśliwy, że ma swoją następczynię. Także naprawdę to jest człowiek, który oddał serce dla kolarstwa, który kocha kolarzy. Większość kolarzy, których widzimy w tym peletonie, to są jego wychowankowie, to są jego perełki, które gdzieś tam wyszukał. I naprawdę, Marianku, bardzo Ci dziękuję za to wszystko, co Ty zrobiłeś dla kolarstwa. Jesteś wielki, kolarstwo bez Ciebie nie może funkcjonować. Dziękuję bardzo.